Hej wszystkim. Witajcie na naszym podcaście Pożeraczy Umysłów, podczas którego staramy się zrozumieć jak grać w lepsze rpg jak prowadzić niezwykłe sesje oraz jak przeżywać niesamowite przygody. Bartek RPGowiec, Larpowiec, programista. Co ciekawego się stało ostatnio? Otóż ostatnio prowadziłem sesję na spotkaniu z systemem, o którym już wiecie, jak Słuchajcie naszego podcastu, czyli takiego comiesięczne spotkanie w kawiarni, w której gramy w nowe systemy RPG lub takie, w które chcielibyśmy zagrać z graczami. W tym tygodniu zastępowałem Jakse, którego też możecie znać. Jaksa nie mógł prowadzić, więc ja stwierdziłem, że poprowadzę Dungeon Warda, w którego grałem, ale nigdy nie prowadziłem. I było to ciekawe, i też tematem tego w pewnym sensie jest dzisiejszy odcinek. Moim drugim prowadzącym jest Maciej. Cześć, jestem Maciej, zawodowo game designer, hobbystycznie game designer i tyle w zasadzie z interesujących, czy znaczy tyle o mnie. Natomiast w sumie to się stało już dwa tygodnie temu. Zapomniałem o tym powiedzieć, a może was zainteresować, że będę prowadził sesję na Lajkoniku krakowskim, yy, który będzie się odbywał, nie pamiętam kiedy, jakoś w kwietniu. Także będę prowadził sesję muzykalową, wydanie drugie. Pomysł powstał, pomysł powstał we wspomnianej już tutaj kawiarni, w której odbywa się spotkanie z systemem. W Fregostrim Reliefu generalnie tematem sesji muzykalowej będą wampiraci, czyli Piraci kontra wampiry. I będziemy śpiewać. Okay. Widzę to, jak kapitan, kapitan z pół obrotu kopie wampira w serce drewnianą nogą i przybija je na wylot. Nie wiem, nie wiem, czy to się stanie. Widzę to, tak. Tak, nie wiem, czy to się stanie, nie wiem, czy będziemy śpiewać, czy na pewno będziemy śpiewać, nie wiem, czy dokładnie to. Y I tyle, także to się stanie jakoś w kwietniu. Poza tym zgłosiłem się także na Pyrkon do prowadzenia rzeczy, także jeszcze zobaczymy. Pyrkon jeszcze nie odpowiedział. Jest szansa, że coś tam. Jest szansa, że tam pojadę, jest szansa, że coś będę mówił, także będzie można mnie tam spotkać. Możliwe, że jeszcze nie potwierdzone, jak pochwalę się, jeśli to się stanie. A są jeszcze możliwe zapisy na, na ten likonik dla naszych słuchaczy. Może chcieliby przyjechać z, innego, z innej części Polski, żeby zagrać w sesję jednego z pożeraczy umysłów. Tak, y jest problem, nie jestem pewien. O co... Więc tak, otworzyłem cztery miejsca na tę sesję. Du dużo dość, ale ten. A w ogóle będę prowadził, będę prowadził Primetime Adventures. Wtedy że musi być. Musi się dopełnić dzieło. W pełni tutaj okazałości na jedynym słusznym systemie. Natomiast dwa miejsca były zajęte już od razu jak odświeżyłem stronę. Ha. Ja nie wiem to po prostu natychmiast były zajęte dwa miejsca dwa na cztery, ponieważ lajkonik ma taką praktykę, że można zarezerwować połowę miejsc przez internet i połowę dopiero na lajkoniku, natomiast nie wiem, jak to się będzie odbywać. Więc może nie polecam nikomu przyjeżdżać z drugiego końca Polski, żeby wejść na Lajkonika i dowiedzieć się, że nie ma miejsca. Bo miejsca tam się kończyły chyba dość szybko na sesję, z tego co wiem generalnie. Więc nie wiem. Wydaje mi się, że prędzej jak się przychodzi na Lajkonik, to trzeba być otwartym na zagranie jakiejś sesji, a nie na konkretną sesję. Okej, okay, rozumiem. Więc nie znam szczegółów, ale bym się... Ciężko chyba coś takiego... Zaplanować. Jeśli ktoś chce zagrać z pożyczami umysłów, to sugeruję Facebooka i prywatną wiadomość i, i zobaczymy. To super. Trzeba wziąć mikrofon, nagrać, a przy okazji zrobić odcinek specjalny na ten temat. Już w kwietniu. Mogę wspomnieć, że jest jeszcze luźny plan, się formuje na sesję muzykolową trzecią w tym w takim przypadku z ludźmi, którzy umieją śpiewać. To się może wydarzy w tym roku, no to będę dawał znać. Na razie luźne plany. Także zobaczymy. Okej, okay. to przejdźmy zatem do naszego dzisiejszego tematu. Więc dwie sesje, które będziesz prowadził, są tak nazywane jednostrzałówkami. Tak samo jak sesja, którą ja prowadziłem. Tak. I to jest dzisiejszy temat, o którym chcielibyśmy opowiedzieć. Wydaje mi się, że w ogóle jednostrzałówki są ciekawe wśród RPG-ów, ponieważ są takim jednomyślnym sposobem grania. I to jest ciekawe. Też mi się tak teraz. Nie znam historii RPG-ów początkowych, ale też mi się wydaje, że chyba faktycznie kampanie były tym, w co się grało na początku. Jednak. Tak coś mi się kojarzy, więc tak. Mhm, ale według mnie temat jest ciekawy, ponieważ można o nim trochę opowiedzieć, jak, jest, jak się różni prowadzenie, jak różni się w ogóle konstrukcja tego i w ogóle co ciekawego w tym jest. Ja sam ze swoich przemyśleń, jak gram w jednostrzałówki, czy też jak prowadzę jednostrzałówki, to uważam, że jest trochę inaczej, bo niektóre rzeczy nie wyjdą tak jak miały. Na przykład? Dla mnie taką... Znaczy, po pierwsze, to jest właśnie w pewnym sensie wada i zaleta w pewnym... W sensie. Różnica jest taka, że nie ma miejsca na oddech, że jak coś jest, to musi się skończyć. I wydaje mi się, że gracze też to wiedzą, że oni nie będą eksplorować jakichś takich nieistotnych rzeczy, tylko ruszą za. Jeżeli jest jakiś quest na przykład, czy jest jakaś, jakiś główny temat, który eksplorujemy, to gracze wiedzą, że pójdą tam. Nie będą tracić czasu, ponieważ go nie ma. Bo nie ma czasu na jakieś um, bardziej lub mniej wolne sceny, także to często jest taki. Zaleta jest taka, że zwykle są właśnie szybkie, zwykle są naładowane, zwykle są o czymś i, i to jest ich duża zaleta w porównaniu do kampanii, które też mogą być czasami, mieć jakieś takie sceny, które są. Tylko po to, żeby poeksplorować trochę temat, zobaczyć co nas interesuje, zobaczyć czy to będzie ciekawe, czy nie. W jednostrówkach nie ma na to miejsca, no i to jest jednocześnie wada i zaleta, no bo czasami fajnie jest sobie tak spokojnie poeksplorować jakieś rzeczy, no ale czasami fajnie jest też zagrać jedną taką napakowaną sesję, jak film. I wydaje mi się, że to samo jest filmy versus seriale, że jakby bardzo lubię filmy, tak, ale też. Seriale mają dla mnie właśnie tą zaletę, że można trochę dłużej wejść w temat, eksplorować go, zobaczyć, jak te postacie sobie żyją, trochę z nimi posiedzieć, przyzwyczaić się do nich, polubić je i tak dalej. Też można opowiedzieć ciekawszą historię, gdzie jednak w filmie dużo rzeczy się wycina, no bo jednak trzeba skończyć w te półtorej czy tam dwie godziny. I właśnie widzę taką, takie same podobieństwa w tych obu mediach. Tak, nawet jak mówiłeś, zanim jeszcze wspomniałeś o serialach i filmach, to też pomyślałem o tym właśnie, że. Tak, kampanie są jak seriale, jednostrzałówki są jak filmy. Generalnie rzecz biorąc. Bo tak pomyślałem w kontekście. Yy, bo filmy mi się kojarzą dość dobrze. I jestem ciekaw, czy faktycznie da się na jednostrzałówkach na przykład tak bardzo uderzać emocje, jak robią to filmy? Mm, ja myślę, że tak. Tutaj trochę wyprzedzam nasz, nasz temat, bo mamy oczywiście spisane, jakie są zalety i wady, ale właśnie wydaje mi się, że kluczem są dobrze przygotowane scenariusze. Wydaje mi się, że te, które zostały przetestowane i napisane na przykład na konkurs jak Quentin mają dodatkową zaletę, bo, zosta bo zostały przetestowane. Um, ale też jeżeli znamy swoich graczy i wiemy, jak przygotować im dobrze jednostrzałówkę, to, to też jest zaleta, bo jesteśmy w stanie na przykład skupić na rzeczach, które wiemy, że lubią lub ich ruszą. Także mi się wydaje, oczywiście trzeba się do tego dobrze przygotować i to jest inna sprawa, ale tak naprawdę to nie są, znaczy jeżeli rozmawiamy o jednostrzałówkach, to takie super przygotowane jednostrzałówki, to chyba nie jest to, co zwykle gramy. Tak zwykle czuję, że to są takie standardowe moduły, czy może właśnie jakieś Adventure Slicks, czy coś, Adventure Slick, czy coś takiego. Jak myślisz? Ciężko mi powiedzieć, bo to, czy patrzę na to jako właśnie może tak. Patrzę na jednostrzałówki trochę jak na filmy. Więc to jest taka bardzo, bardzo duża kategoria, w której jest dużo rzeczy. Y no bo też są różnego rodzaju filmy o różnej skali i tak dalej. To wszystko są filmy, więc no, jednostrzałówka przede wszystkim, no to sesja jednostrzałowa, która nie będzie kontynuowana, jakby, że świat się skończy po tej sesji, generalnie. Już te postacie nie będą mieć dalej przygód, ten świat nie będzie kontynuowany i prawdopodobnie nie będziemy grać w tej ekipie. Znaczy, może zależy, tak? Bo czasami gra się z jednostrzałówką z obcymi osobami, ja. czasami ze znajomymi. Więc to jeszcze ciężko mi powiedzieć jakieś konkrety o tym, czym są jednostrzałówki w takiej formie. Myślę, że takie hiper przygotowane jednostrzałówki są jednym, jedną z kategorii. Ja takich dużo nie grałem, mm -hmm. ale widzę może tak, bo widzę potencjalną zaletę, którą one mają, które RPG z czy mają problem, że mogą być do bólu przetestowane. Nawet potencjalnie bardziej niż wielki moduł, bo jak jest Kersów Strat, to tam w nim jest nie wiem ile, 20 sesji na przykład, coś koło tego, 20 przygód, powiedzmy. Mhm. A jak masz, więc przetestować jest dłużej. Pomijam, że Kersofstrat jest bardzo starym modułem. Natomiast, jak napiszesz jedną sesję, to możesz skupić się na niej i ograć, przetestować ją do bólu, wyszlifować ten moduł do granic możliwości. Więc to jest jakaś zaleta jednostrzałówek. Jasne. Ja też miałem taką. Hmm. To, co mi się udawało często robić, to. I też widziałem to w napisanych przygodach, i, i, i to fajnie działa, że przygotowujesz postaci, które są idealnie wpasowują się w przygodę. Także wiesz, już masz napisane wcześniej do nich sceny, masz do nich wcześniej napisane istotne informacje, przekazujesz jakąś wizję w tych postaciach oraz rzeczy, które chciałbyś uderzyć poprzez te postacie, i, i to szybciej, to lepiej wychodzi potem na sesji. Um, wydaje mi się, że taka jedno której gracze tworzą postaci. Może nie wyjść, tak? Bo oni jeszcze nic nie wiedzą o tych postaciach. Oni sami je tworzą, także trudno jest coś dopasować. No, chyba żebyśmy może wcześniej mieli te postaci i potem przygotowali do tego jedną strzałówkę. Możliwe. Ale, ale wydaje mi się, że tutaj. To jest duża zaleta, jeżeli mamy przygotowane te postaci, wszystko się składa w jedną fajną historię i można też się bawić jakimiś takimi nietypowymi e, rzeczami, które normalnie byłyby może railroadingiem, ale w jednostrzałówce, no wiadomo, mamy mało czasu, więc niektóre rzeczy przejdą i da się trochę bardziej na tym zagrać, że wiesz, popchnąć w jakąś stronę czy w jakąś scenę i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Czekaj, są bardziej, zrela... y... czekaj, mogą być mniej railroadowane w stosunku do czego? Znaczy nie, no bo ja ogólnie uważam, że railroading jest zły, tak? I nie powinniśmy go stosować. Nigdy. Ale jeżeli gramy wielką okay. strzałówkę i mamy taką sesję, w której możemy użyć więcej iluzjonizmu, możemy czasami trochę popchnąć do niektórych scen poprzez właśnie wcześniejsze ogarnięcie dokładne postaci i, i rzeczy, to jesteśmy w stanie tutaj trochę więcej przygotować, tak? Bo więc mamy większą kontrolę przed sesją i przez to możemy popchnąć historię w Trochę lepiej ją przygotować. Um, gdzie normalnie to by było uznawane jako pchanie w stronę, w którą wiesz, że jedna osoba pcha w jakąś stronę, a tak już mamy to wcześniej przygotowane, więc wszyscy to rozumieją. To co ja słyszę z tego, co mówisz, to jest mhm. stwierdzenie, że pewne praktyki, które są uznawane za złe w kampaniach, nie są koniecznie tak złe w jednostrzałówkach. Mhm. I wtedy można trochę mniej nas bolą ich wady i możemy skupić się na ich zaletach. Tak. Okej. Okay. Też może, można też spojrzeć na to w ten sposób, że sesja jednostrzałowa jest taką krótką kampanią, więc możesz mieć indywidualny kontrakt, na który byś się zgodził na raz, ale nie na kampanię, czyli na przykład nie masz ochoty grać w kampanię, która będzie prowadzona przez mistrza gry liniowo, ale jednostrzałówkę wytrzymasz. Tak. Albo nie masz ochoty grać na przykład narratywistycznie kampanię, ale jedną strzałówkę wytrzymasz. Mhm. Znaczy wytrzymasz, w sensie, jesteś skłonny sprawdzić? Bo to nie jest tak, że no, nie będziemy się podobać, ale zniosę to. Tylko dobra, zaryzykuję. Jeden raz, jedną, jeden wieczór mogę poświęcić. Spróbuję grać w inny sposób. Mhm. Wydaje mi się, że to jest dodatkowa zaleta, że właśnie i mistrz gry i gracz może przetestować różny system i różne systemy grania. Na zasadzie ja, ja bardzo lubię czasami wyciągnąć jakiś system i zobaczyć co z tego wyniknie. Często poprzez jakiś gotowy scenariusz, zobaczyć co ciekawego tam jest, um, ale tak, uważam to za duży plus. Tak samo jak mniej może jako gracz, bo rzadko gram jedno strzałówki, ale myślę, że jeżeli by był jakiś system, który mnie mniej interesuje, albo bałbym się go, nie wiem, na przykład jakiś indie system, który nazywa się My Life with Master, gdzie gra się niewolnikiem swojego potworo pana, to myślę, że kampanii mógłbym nie wytrzymać, ale gdyby to była dobrze przygotowana jednostrzałówka, jednocześnie jakoś hakująca ten system, no to myślę, że mógłbym zagrać. Okej. Okay. Tak, bo co do systemów, to trochę zahaczę o jedną wadę. Mhm. E, powiedzmy wadę overheadu bym powiedział, bo z kolei nie każdy system przetestujesz na jednostrzałówce. Na przykład nie widzę zbyt mocno legendy pięciu kręgów w formie jedno, jednostrzałówki. Znaczy widzę z kilkoma ale. Chodzi o to, że no myśmy tworzyli postacie do legendy. To tak myślę, dwie albo trzy godziny per postać mogło zejść. W ekspresowym tempie chyba w godzinę, tak? Najnowsza gra, ta najświeższa postać w drużynie powstała chyba w godzinę. Mhm. No to jeśli byś grał sesję jednostrzałową i. Powiedzmy, że półtorej godziny tworzenia postaci i byśmy grali sesję 4 godziny, no to przestaje się to kalkulować trochę. Więc mm, jest ten właśnie dodatkowy koszt, przy czym można wziąć gotowe, gotowe postacie. Czy właśnie tak? Ja myślę, że tutaj jest plus. pierwsze gotowe postacie i to działa. Um, na przykład jest napisana przygoda do Legendy Pięciu Kręgów, którą wydało ostatnio Fantasy Flight Games, która jest przygotowana po to, żeby grać się na konwentach, czyli tak max 4 godziny. Czytałem ją, jest bardzo, bardzo fajna. Z chęcią bym ją poprowadził. To jest yy, fajnie napisana przygoda, też postaci, może nie jest w 100%, ale jednak dość mocno wpisują się w przygodę i mają swoje własne motywacje. Także, wiesz, dla mnie to jest duży plus, że masz historię, która już działa. Co ciekawe, ta jednostrzałówka właśnie nie jest tą, o której ja mówiłem, czyli to nie jest taki scenariusz, który jest napisany na zasadzie, że masz... Historię o tych postaciach, bo właśnie to jest coś, o czym ja mówię odnośnie dobrze przygotowanych jednostrzałówek, czyli takie przygody, które są o tych postaciach i jakoś kończą ten wątek. W tej jednostrzałówce do legendy jednak się rozwiązuje czyjś inny problem. Co też jest fajne, ale, ale no wiadomo, jak to jest. Czyli można spojrzeć, że mówimy trochę o takich kategoriach. Są so, tak, jednostrzałówki, mhm. takie gotowe filmy do odegrania, gdzie jest przygotowany scenariusz. Postacie są gotowe do tej przygody, i wątki postaci są gotowe w przygodzie, napisane jakieś. I to jest zachęta dla graczy. Macie tu gotowe postacie, jakby no to jest dla was już gotowa kolejka. Wszystko jest zaplanowane, tylko wczujcie się w to i przejdźcie przez to. I to jest i tu zaleta, że można mieć wątki postaci wtedy, tylko no gotowe. Tak, więc możesz zagrać wątek postaci. Co prawda będzie taki, jaki już jest napisany. Więc no, jeśli się wczujesz w niego, to spoko. Yy, I okej. Okay. Gry komputerowe to robią, na przykład w dużej mierze, chociażby Gry Tel to jest po części to, tak naprawdę. Mm -hmm. Czyli będziesz miał wątek postaci pod warunkiem, że wczujesz się w, w Lee albo tam w kogoś, w bohatera, którego ci przygotowaliśmy. Mogą być jednostrzałówki, które są napisane, ale postacie wkładasz własne. Wtedy nie masz wątków postaci, ale przy odrobieniu szczęścia czy dobrego napisania masz bardzo dobry scenariusz. Więc fair enough, i te strzałówki nie trzeba tworzyć postaci per tę Można na przykład mieć gotowe postacie na przykład w kampanii Dungeons Dragons i pomiędzy kampaniami D&D zagrać sobie jedną strzałówkę tymi postaciami. Tak. Tak, notabene w sumie, znaczy można tymi samymi postaciami grać same jednostrzałówki. To się na przykład nazywa Adventures League. <laughs> tak. Ktoś to ujął kiedyś tak dobrze, że... Jakiś młody gracz na Krakowskiej Grupie się pytał, że chciałby dołączyć, bo chciałby zagrać kampanię, i ktoś mu odpisał słusznie, że Adventure Life to nie jest kampania, to jest garść jednostrzałówek. I coś w tym jest. O pewne. No czasem się spotyka tych samych mistrzów, czy tych samych graczy, ale to są jednostrzałówki. No tak. Więc tak można grać. No a jeszcze są jednostrzałówki takie, że bierzesz losowych ludzi, system, tworzycie postacie, tworzycie wszystko i gracie. I jest to indywidualne, powiedzmy, że nie nie istniał scenariusz także nie wiem czy coś jeszcze ominąłem z kategorii bo to są w sumie w pewnym sensie drastycznie inne gry chociaż mm. wszystko to są jednostrzałówki i faktycznie tutaj mogę na koniec jeszcze powiedzieć że tak testowanie systemów jest spoko bo są systemy w które tak boisz się rozpocząć całą kampanię od razu bo są dziwne bo są indie systemami mają mechaniki które ci się nigdy nie śniły i nie wiadomo czy się będziecie dobrze bawić więc Jednostrzałówka może być dobrym pomysłem. Przy czym tu też może być, yy, można grać i robić. Dobra, to co prawda, są wpisane w siebie już w ogóle w system, czyli pilot. Gracie jedną sesję. Jak Wam się spodoba, to to przeradza się w kampanię. Mhm. Jak Wam się nie spodoba, to do widzenia. Ja w ogóle myślę, że to jest bardzo sprytne. Na zasadzie pomyślałem o naszej, o naszym wspólnym graniu i tak dalej, że. Bo kampanie często też mają taki. Taki właśnie problem, że jak już grasz kampanię, to masz w głowie, że będziesz grał kilkanaście sesji, i stworzysz sobie fajną postać, ta postać musi ci się podobać i tak dalej. Mm -hmm. Jednostrzałówka wymaga od ciebie, żebyś zrobił rzeczy tu i teraz. I ja to też lubię. Na zasadzie to jest trochę tak jak w Bladesach jest napisane, tak? Stwórz, wybierz postać, która ci się podoba, potem wymyślisz szczegóły. Teraz gramy. No i właśnie myślę, że ten pomysł pilota jest dość sprytny, że możemy zagrać, stworzyć sobie postaci, które nam się w miarę podobają. Zagrać tego pilota i zobaczyć, czy ten typ rzecz nam się podoba i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Um, zamiast umawiać się od razu na kampanię. Bo wiesz, możemy powiedzieć, mhm. OK, na przykład pomysł nam się podobał, ale moja postać mi się nie podobała, więc ją zmienię. Albo podobała mi się, podobały nam się nasze postacie, ale pomysł nie do końca siadł, więc próbujemy. Przesunąć go w inną stronę. I to jest bardzo sprytne w moim odczuciu. Mm -hmm. Tak jak teraz o tym myślę, to też to brzmi po prostu jak jednoznacznie lepszy sposób zaczynania kampanii. Żeby się wpisywał w to, o czym gadaliśmy poprzednio, jak zacząć kampanię, czyli tak, tak, nie nastawiaj się na początku za bardzo, nie twórz settingu jeszcze, nie planuj intryk i tak dalej, jaką gry. Nie, nie. Gramy w jedną strzałówkę. Tworzymy postacie szybko, podstawowe rzeczy, na przykład flagi, bazowe staty i tak dalej. Gramy jedną strzałówkę. Jeśli było fajnie, to wtedy siadamy po tej sesji i piszemy backstory, dorabiamy resztę postaci, dorabiamy setting, tyle, ile potrzeba, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są tyle fajne na przykład, że wtedy no, ja się zżywam z postaciami. Po pierwszej sesji przede wszystkim. W sensie tworzenie postaci w próżni, zanim jeszcze nie ugrałem, jest trochę dziwne. Znaczy, po pierwszej sesji masa rzeczy staje się oczywistych. No tak. Też jest bardziej oczywiste w jakie wątki będziecie eksplorować i co ta postać będzie robić. Też ważna jest dynamika postaci w grupie, bo ja często tak mm -hmm. jak szedłem na larpy, tak? Miałem w głowie jakąś postać, ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, że chciałem być, nie wiem, edgy kolesiem, który milczy i mówi raz na jakiś czas mroczne rzeczy. Ale okazało się, że są dwie takie postacie, bo no to nie będę tworzył trzeciej, no to w tym momencie zmienię swoją postać. Rzeczy się bardziej klarują w dynamice zespołu, zyspo tak samo też w drużynie. W Apocalypse World i w wielu grach Powered by the Apocalypse jest taka zasada, ona mi się dość podoba, że bierzemy postaci, bierzemy, czy rozdajemy te playbooki, rozdajemy, rozmawiamy na temat świata, i jest powiedziane, że gramy właśnie taką testową sesję, że pierwsza sesja jest zupełnie inna i ona. Ma być takim naszym początkiem, który kopnie do przodu te rzeczy. Co prawda podręcznik nie mówi o tym, żeby jak Wam się nie podobało, nie grać, ale może jest to oczywiste lub nie. Ale mhm. też jest tego swego rodzaju pilot, i właśnie też jest napisane, że pierwsza, pierwsza sesja ma trochę inne zasady niż reszta sesji. Są tam trochę inne rady, jak robić niektóre rzeczy. To też jest bardzo sprytne w moim odczuciu. Okej. Okay. No tak jak teraz myślę, to. Brzmi po prostu jak faktycznie lepszy sposób zaczynania kampanii. Czyli w pewnym sensie czyli nigdy nie planujemy kampanii, planujemy tylko jedno strzałówki i jeśli wyszły fajnie, to przekuwamy je w kampanię. Mhm. W uproszczeniu to jest to jest mądre. Kurde, 23 minuta podcastu już takie mądre rzeczy. Praktyczne, to co się będzie działo za chwilę? Ho, ho, ho. Tak. Wydaje mi się, że to też jest fajna rzecz dla graczy, żeby w czasie jednej strzałówki zagrać inną postacią, no bo wiadomo, że nawet jeżeli nam się nie spodoba, no to co, możemy spróbować czegoś innego. To tylko jedna sesja. To jest dla mnie dość istotne. Mhm. I możemy też często wyjść poza swoją sferę komfortu na zasadzie grać czymś, co byłoby dość ciężkie normalnie. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja bym się osobiście bał to robić właśnie w takiej, mimo wszystko, jednostrzałówce, która wiem, że może stać się kampanią. Mhm. Yy, tylko właśnie... Im bardziej wiem, że to będzie tylko jedna sesja, tym mam więcej swobody w graniu postacią jakąkolwiek. Okay. Znaczy w szczególności taką właśnie, taką, z którą niekoniecznie wiem, że będę czuł się dobrze. Hmm. Na przykład tak jak The Juice and Dragons. Graliśmy jedną strzałówkę, znaczy stała się dwustrzałówką, no ale mniejsze o to. Ym... Znaczy przygoda była jedna, spotkania były dwa. Zagrałem sobie bardem. Czy normalnie bym wziął barda tak na całą kampanię, wiedząc, że będę się dobrze bawił? Nie jestem pewien, ale jedna strzałówka. Hmm. I... No, także... No właśnie, to tutaj je. Im, im bardziej właśnie wiem, że to będzie tylko jedna strzałówka, tym spoko. Tak jak grałem w Konana, grałem kobietą na przykład z tego powodu. Bo wiedziałem, że to nie będzie łatwe, tak? Więc... Ale jedna sesja. Czemu nie? Okej, okay, rozumiem. Bo też bałbym, bałbym się... Znaczy, można to zrobić tak, że zaczynam grać postacią i po pierwszej sesji ją całkowicie zmienię jak mi się nie spodoba. Ale jeśli bym wyczuwał, że to jest coś, co może zmienić się w kampanii, to pewnie ja bym nie chciał startować zbyt radykalnie, żeby potem zmienić postać. Mm -hmm. y no, ale trochę już czepianie się, w sensie koniec końców faktycznie no, najwyżej się zmieni postać, co z tego. Okej, okay. okej. Okay. Znaczy ja mam tylko taki komentarz do tego, że odnośnie tych gotowych jednostrzałówek, w których mamy napisane postaci, to to też jest spoko pod tym względem, że nawet jeżeli jest postać, która tak Wiesz, podoba ci się, ale tak ma jakieś elementy, które może nie do końca. No to jednostrzałówka, możesz spróbować. Jeżeli podoba ci się idea, no to czemu nie spróbować trochę innej postaci? Mhm. Tak samo zresztą jest na larpach, że wiesz, brałem postaci, które były takie. Hmm, no nie wiem, ale spróbujemy i często dowiemy się bardzo dobrze. Także to jest to jest duża zaleta. Kampania to jednak jest. To brzmi jak taki commitment, że. Nie, jak gram czymś, co mi się nie podoba, to będzie źle. Mhm. Nie, no to na pewno, tak, że faktycznie w kampanii lepiej już grać kimś, z kim się dobrze czujesz. A jedna sesja to jedna sesja, czy tam mhm. dwie, czy trzy, no nieważne, mało sesji. Można próbować faktycznie. Systemy, postacie, sposoby grania, wszystko. Cóż jeszcze można próbować? Tak teraz myślę, czy jeszcze czy można na próbować jakieś grać w inny sposób, jeśli chodzi o kontrakt społeczny. Sposoby, że gramy po ciemku jedną sesję. Albo gramy sesję tylko na język migowy. Albo gramy... Nie wiem po co, ale okej. Okay. Znaczy, robię głośno myślę, ale nic mądrego z tego nie wychodzi, więc... Mm. Ale, Ol, na przykład, może tak, z jakkolwiek sensownych, do sprawdzenia na jednostrzałówce na przykład granie w dwóch mistrzów gry. Okej. Okay. Coś, czego nigdy nie robiłem i też bym się nie podjął, także kampania w dwóch mistrzów gry, to jest coś, co jest, jest dobrym pomysłem, mam na myśli dwóch mistrzów gry na jednej sesji. Mm -hmm. kodi kod Jeden co drugą scenę prowadzą bo jeden, jeden wymyśla wątki, drugi odgrywa postacie i, i uzupełniają się w każdym razie. Yy, no, to eksperyment może na jedno strzałówkę, czemu nie? Okej. Okay. Także też pod tym kątem można próbować. No, wszystkie eksperymenty mile widziane na jednostrzałówkach. Znaczy, może nie zawsze, ale jeśli gdzieś, to tam. Okej. Okay. Widzisz jeszcze jakieś inne zalety jednostrzałówek? Chyba wszystkie, które przyszły mi do głowy, już wypowiedziałem. Chyba tak. A ty? Ja bym dodał jeszcze większe konsekwencje, że, że możemy zrobić takie rzeczy, które byłyby nieoczywiste. Na zasadzie możemy zrobić sesję, która ma jakąś, jakąś przygodę, która ma dziwne stawki. Może to być śmierć jednej postaci, kilku postaci, może być walka tych postaci na sam koniec i tak dalej. Też czuję, że jeżeli wiadomo, że to jest jedna strzałówka, to możemy iść bardziej brutalnie. E, takie sesje często są, ale w kampaniach, a na sam koniec znaczy się, na sam koniec kampanii, a te rzeczy zdarzają się nierzadko i też często w ogóle do nich nie przychodzimy, a w jednostrzałkach możemy stwierdzić, nie, 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 teraz jest czas, żebyśmy na przykład walczyli ze sobą o swoją ukochaną, czy nie wiem, walczyli o swoje przekonania i to może być fajne, jeżeli jest, są odpowiedni gracze, jest odpowiednia przygoda, jest odpowiednia atmosfera. Mhm. Podoba mi się właśnie, że to jest uwaga, którą też zanotowałem sobie i zapomniałem o niej. Ale tak, 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 bo można mieć faktycznie na przykład coś, co w kampanii by się nie sprawdziło, na przykład konflikty, o których właśnie powiedziałeś, tak, że w wielu kampaniach unikamy konfliktów w drużynach, często. Mhm. Natomiast na jednostrzałówce ho, 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 PVP. Wyciągamy noże i rżniemy się. No bo co z tego? Jednostrzałówka. Możemy się pokłócić, pozabijać. W ogóle postacie mogą ginąć. Śmierć postaci w jednostrzałówce nie jest... Nie jest problemem, także można, jeśli jest jakiś wątek postaci, w który jeszcze, znaczy, może właśnie można zrobić wątek postaci, w którym się pojawi śmierć, czy zaplanowana, czy po prostu kostki tak pokażą, i tak się stanie. I w pewnym sensie mamy zalety śmierci bez wad śmierci w postaci, tak w postaci, no, zabawne, zbieżnych słów. No tak, nie ma problemu, że ten gracz nie będzie miał kim grać w, dalej w kampanii, bo nie ma kampanii. Tak. Więc konsekwencje, spoko. I myślę, szczególnie, znaczy, jasne, że też można bardziej świat rozwalić, na przykład, niż w długiej kampanii. Natomiast myślę, że potencjał dla wątków postaci jest chyba najciekawszy. Mhm. Ile można zrobić w postaci. Też ja zauważyłem taki powód, znaczy przykład gamistyczny, który też fajnie zadziała, że jeżeli wiesz, gramy kampanię u kogoś w domu i tak dalej, to jak ktoś zginie w pół, pierwsze pół godziny, no to za chwilkę stworzy sobie brata bliźniaka. A jeżeli gramy na przykład na konwencie i wiemy, że na przykład ta sesja ma to założenie, że twoja postać może szybko zginąć, to może być taki motyw, że wiesz, przychodzi więcej graczy, gramy, jedna postać mm. ginie i gracz mówi no dobra, było super, fajnie się bawiłem, zobaczę jak skończycie, jak wam poszło i pójdzie gdzieś indziej. Mhm. Jakby nie ma problemu, nie widzę w tym żadnego problemu, jeżeli tak się umówimy. Tak, okej, okay. widzę to. Tylko zwłaszcza na konwencie, bo tak u kogoś w domu to może być różnie, ale mhm. na konwencie, no. Widzę różne potencjalne problemy z tym związane, ale wiadomo, wszystko ma swoje problemy, także spoko. To co, skoro już jesteśmy przy problemach, to co, problemy jednostrzałówek. Tak, bo no właśnie, ja już może zrobię mały spoiler, że jednostrzałówki nie są moim wymarzonym sposobem grania, więc do dzieła. Dlaczego nie? Czyń honory, zacznij. Okej, okay, no to dla mnie najważniejsza, i to jest też podwójny problem. Pierwszy jest Brak z życia z postacią, a raczej jest szansa, że się po prostu z nią nie zżyje, i nawet jeżeli będziemy próbowali zrobić sesję o ważnych stawkach i ważnych wątkach, to jeszcze tej postaci nie czuję. Um, oczywiście jest to też błąd konstrukcyjny, ale jeżeli tak jest, no to tak ciężko się w to wbić, no bo wszystko jest takie szybkie, takie bez. Często zrobione jak najszybciej się da po to, żeby gdzieś przejść. Często o niektórych rzeczach zapominamy, nie ma szansy, żeby właśnie trochę pooddychać i zrozumieć tę postać i się wczuć w jej sytuację i poczuć te emocje. I często na takich sesjach robię rzeczy, bo są fajne, a nie dlatego, że naprawdę chciałbym to robić, albo to czuję. Po prostu jeszcze nie wiem, co ta postać by chciała, albo ja jeszcze nie czuję, co tak. Byłoby ciekawego, więc robię to, co jest najfajniejsze. Najfajniejsze z perspektywy, nie wiem, opowieści czy, czy z perspektywy jakiejś tam filmowej, ale jakoś tak mi to zwisa i to jest dość duży problem. Często też, jak prowadzę jedną strzałówki, to jest taki problem, że tak jak mam tą przygodę, wiem, że coś się dzieje i muszę doprowadzić to do końca, ale tak nie czuję jakiegoś takiego wielkiego związania z tym wszystkim. To tak po prostu jest i, i tyle. Co prawda, wolę chyba jedno strzałówki prowadzić z gotowych przygód częściej. Tak mi się wydaje, bo wtedy tak, ja sam odkrywam ten materiał. Um, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Jestem dość mocno zaskoczony, a wiem, że ktoś już to przetestował i to będzie działać. Nie muszę samo to dbać, bo jeżeli prowadzę jedną strzałówkę, to czasami muszę mniej odkrywać po to, żeby gdzieś popchnąć, tak, żeby było lepiej. Po prostu jest mało czasu. I to też jest problem. Czyli takie dwa ze sobą związane. Czyli to jest taki mm -hmm. brak z życia z tymi postaciami, jaką jest w grę. No, jak ja prowadziłem jedno strzałówki, ja prowadziłem ich kilka, zwłaszcza ostatnimi, ostatnimi czasy, to no jest się chyba bardziej, jeśli skupiałem się na czymś, to zazwyczaj na takim jakby rzemiośle, rzemiośle, żeby dobrze te sesje wykonać, żeby ją dobrze poprowadzić. Ale czy byłem zaangażowany w to, co się działo? No, niespecjalnie. I trochę chyba z ciekawości powiedziałeś na początku, że to jest jakiś problem strukturalny, że może być. Pamiętasz, co masz przez to na myśli? Byłem ciekaw, że to jest oczywiście że po części problem tego, że no masz, nie masz czasu się zżyć z postacią. Wspomniałeś, że problem strukturalny? Tak, że, że to może być tak, że po prostu sesja nie da ci... No bo już mamy film, tak? I on jest często tworzony tak, żeby w pierwszym akcie, żebyś poczuł tego protagonistę i żebyś się zrozumiał, co on czuje i żebyś zrozumiał jego motywację i tak dalej. Jeżeli na sesji się tego nie uda zrobić, a jest to często jesteśmy, jest to częściej do zrobienia, czy jest to o wiele trudniej do zrobienia, bo wymaga to od współpracy mistrza gry i gracza, może się nie udać. I wtedy wchodzimy do dalszej części opowieści jednocześnie nie mając, nie czując tej postaci, bo, bo nie. Okay. Może być też tak, że wiesz, ty sobie masz w głowie jakąś postać, ale no nie gracie o tym. I no i tyle. Twojej postaci to w ogóle nie obchodzi. I macie jakąś rzecz, która. Wiesz, że będziesz grał drugie skrzypce i tyle. I nic ciekawego z tego nie wyjdzie. Czyli trochę standardowy problem tego, że sesja może być słaba, upraszczając. Mm -hmm. Tylko jeszcze pogorszony o to na przykład, że w kampanii pewne rzeczy może być dotarł z czasem. Byście się nauczyli razem grać. Pewne rzeczy, których ci zabrakło, to byś powiedział, że ci brakowało i byłoby ich więcej. A w jedno koniec. Nie ma, nie ma już, nie można nic poprawić na potem, więc. Okej. Okay. To faktycznie też myślę, że jest. Yy... No jest to problem jednostrzałówek też, że nie ma. To jest właśnie problem też, jeśli grasz tak, że poświęcasz więcej uwagi jednej postaci na sesji. to jak masz kampanię, to będziesz miał czas poświęcić więcej uwagi innym postaciom też. Mhm. A jeśli zrobisz to w jednostrzałówce, no to po prostu z tego spotkania i z tej kampanii, która trwała jedną sesję, gracze wyjdą z różną ilością uwagi im poświęconej. To prawda. To jest wada. Ja sam to robiłem i mimo wszystko to robiłem, stwierdzając, że to będzie mniejsze zło, że wolę to niż sesję o nikim. Wolę sesję o jednym graczu, nawet jedno, jedną strzałówkę, ale, ale jest to wada, tak. Więc. Ech. No nic, ale to nie jedyna wada jedną strzałówek jeszcze. Mm -hmm. O ile się nie mylę, więc to może ja uderzę teraz w te biedne i bogu ducha winne sesje. W konsekwencje, właśnie, bo gadaliśmy o tym, że można zrobić więcej, tak? Zabić postacie, zniszczyć świat i tak dalej. Nie ma problemu takiego, jakby, było, jakby były w kampanii. Natomiast to jest także wada, ponieważ śmierć postaci na, na jednostrzałówce nie będzie tak znacząca jak śmierć, sesji w śmierć postaci w kampanii. Prawda? Zwłaszcza postaci. Wracamy do przywiązania też, że śmierć postaci, którą graliśmy 10 sesji, to jest coś innego niż. Śmierć tej postaci, którą testowałem sobie przez 3 godziny ostatnio. Mhm. I też właśnie jest taki problem, że wiesz, jedną osobę to ruszy, tak trochę mniej więcej, że wiesz, mamy ostatnią scenę, w której stawką jest śmierć Twojej postaci. Jedną osobę to ruszy, a druga powie: mm. Okej. Okay. No i będzie udawać, odgrywać, że ją to obchodzi, ale tak naprawdę to nie będzie ją to obchodzić i to nie będzie dobra stawka, no bo, no bo co z tego? Mhm. Myślę, że tutaj jest właśnie duś, duży problem, i też bardzo ciężko jest to wyczuć, no bo nie wiesz, bo może być tak, że wprowadziłeś tak dobry wstęp, i napisałeś, dostałeś gotową postać, która przemówiła do ciebie. I po tym wstępie, i po zagranej sesji, gracz naprawdę wczuł się w sytuację tej postaci i rozumie, czemu ona się tak zachowuje, rozumie, czemu to jest istotne. I jak wejdzie ta ostateczna stawka, na sam koniec, no to w tym momencie on stwierdzi: OK. To jest coś, co ja czuję, ale może być tak, że tak, ne, nie obchodzi mnie to. Wydaje mi się, że, bo tak, jednostrzałówki to są takie filmy, ale jednak filmy, może tak, filmy i seriale, no takie media w każdym razie filmowe, czyli obraz, dźwięki i tak dalej, są generalnie lepsze w przywiązywaniu emocjonalnym. Mm -hmm. Szybciej to wychodzi. W RPGach z różnych powodów idzie to wolniej. Może jeszcze nie umiemy tego robić jako medium, ale myślę, że to jest trochę wpisane po prostu jakby w sposób grania, że film cię przywiąże w pół godziny do protagonisty. W RPG potrzebujesz do tego dwóch, trzech sesji. Pewnie na tak. Przykład. Więc film jest w stanie cię przywiązać do bohatera w taki sposób, żebyś półtorej godziny później płakał na jego śmierci. Mhm. Czy w przypadku Kuralwa to wiesz, po, po pół godziny jest w stanie to zrobić. Na sesji potrzebujesz więcej czasu. A jednostrzałówce tego czasu nie masz, więc. Co prawda, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ukraść kilka z tych rzeczy, jesteśmy w stanie oprzeć naszą jednostrzałową przygodę o jakimś npc u I ten NPC musi być takim protagonistą tego w pewnym sensie, że my będziemy go rozumieć, my się z nim e, zżyjemy, będziemy rozwiązywać jego problem razem z nim. Ten problem będzie dotyczył naszej postaci, żeby w jakikolwiek sposób, wiesz, postaci też były. To interesowało, ale chodzi o to, że jak będzie dostateczna stawka, to przez te kilka godzin możemy narzucić taki, tak przywiązać do tej postaci, że na przykład śmierć tej postaci, czy jakiś tam, nie wiem, coś złego, co się stanie, będzie dla nas istotne. Myślę, że tutaj jest też duży plus takich sesji. Ja myśl, myślę, że da się to zrobić, tylko po prostu, że filmy mają przed filmy w szczególności mogą robić, czy robią to łatwiej, może dlatego, że one właśnie z natury są przygotowane i zresztą te dobre filmy mają przy okazji miały czas i zdolności na to, żeby przygotować muzykę na bardzo wysoki poziom i zdjęcia na bardzo wysoki poziom i wszystko, aktorstwo, mhm. po kilka ujęć a na sesji wszystko robimy na pierwszy raz pierwsze ujęcie z, z, losową, z muzyką, improwizowany wątek i tak dalej, no chyba, że napisany tak? to jest trochę, powiedzmy, trochę łatwiej no, i na przykład nie, nie mamy tej zalety, którą mają filmy. Więc nadrabiamy to często czasem, że gramy serial, a nie film. I jednostrzałówki mają ten problem, więc to jest pytanie, czy właśnie faktycznie super świetna jednostrzałówka. Idealna muzyka. W punkt po prostu. Masz w ogóle pianistę, który ci przygrywa na bieżąco w czasie sesji. No, przesadzam trochę, ale. Ale nie, załóżmy, że MG, dobra, z takich realistycznych, już nie śmiejąc się. Znaczy, pianista jest teoretycznie realistyczny, ale. Dobra, MG przygotował sobie playlistę, dwie godziny muzyki. Po prostu i dopasowuje idealnie muzykę do scen, włącznie zrobienie opisów pod, pod to. Gracze dobrze odgrywają, napisali dobre postacie, wczuwają się w wątki. Nawet zresztą, że improwizujemy te wątki, ale robimy to dobrze. To ma dobrą strukturę, jest dobre tempo, wszystko na tej sesji naprawdę się udaje mistrzostwo. Warsztat jest na wysokim poziomie. Jestem ciekaw, nie byłem świadkiem niczego takiego nigdy na oczy, oczywiście, bo to jest ciężkie, ale czy to faktycznie miałoby moc uderzeniową, na przykład bliską filmowi? Znaczy, ja dalej tutaj uważam, że największym problemem jest chyba to, że trudniej jest opowiedzieć historię o tych postaciach, które zostały napisane, z tego powodu, że, wiesz, by poczuć jakieś rzeczy, my, jako ludzie, czujemy te rzeczy i często czujemy, ponieważ nasze postacie w pewnym sensie to są takie awatary nas, potrzebujemy do tego więcej czasu. Łatwiej będzie się faktycznie przywiązać do czegoś, do, taki, do jakiejś historii, która zostaje opowiedziana. Więc tak samo myślę, że wszystko to, co powiedziałeś, ale historia musiałaby być też o jakichś osobach, które są w fikcji, żeby złączyć się szybciej z nimi. Trudniej się złączyć z Twoją postacią, chociaż jeżeli ta postać zostanie stworzona wcześniej i będzie miała jakiś, na przykład na larpach jest preplay, czyli Poświęca się czas na przykład na forum czy, czy w innym miejscu, żeby pograć trochę tą postacią i się trochę już w nią wczuć. Mhm. Jakieś dyskusje, rozmowy i tak dalej. Był na przykład taki LARP, The8, na który kiedyś jechałem, który mówił o świecie po zagładzie. Na zasadzie nie, nie świecie apokalipsy, tylko świecie dwa lata po zagładzie i co się stało. I tam na przykład jednym z zadań było nagrać twój ostatnią rozmowę telefoniczną, która urwała się w czasie... Powstania tej apokalipsy, i miałeś sobie ją mm -hmm. nagrać, i tam miała ci pomóc. Także wydaje mi się, że takie zabiegi pomogą ci się bardziej wczuć w postać, i potrzebujesz takich bardzo dużo przed, przed samym zagraniem sesji. Albo jeżeli chcesz zrobić taką sesję, to to musi być nie o tych postaciach, bo trudno jest stworzyć postać przed sesją, wczuć się w nią i zagrać nią, nawet jeżeli będzie to najlepiej przygotowana sesja na świecie właśnie, zastanawiam się. Tak, jeszcze, jeszcze nie jestem pewien i myślę, że tej odpowiedzi teraz nie, nie uzyskam. Znaczy, w sensie jakby sam sobie jej nie, nie dam sobie odpowiedzi. Natomiast może tak, rozważam, czy struktury opowieści w uproszczeniu, ale dobra, dobre opowieści. Czy nie jest trochę tak, że myślimy o rpg w kontekście tego, czym one są zazwyczaj i że one zazwyczaj, opowieść nie jest najlepsza, bo jako fandom, powiedzmy, mamy wydaje mi się, że mamy tę umiejętność nie na wysokim poziomie. I że może, gdybyś miał super dobrą opowieść, to by to mimo wszystko siadło. Czyli z pierwszym aktem, który cię właśnie, że pierwszy akt cię przywiąże do postaci emocjonalnie. Że będziesz miał scenę, która cię chwyci. Rozumiem, że jest problem faktycznie wczucia się w postać, że stworzyłeś postać i się okaże na sesji, że po prostu jej nie lubisz i tyle. Ale wydaje mi się, że dobra opowieść ma szansę chwycić cię w czasie sesji, jeśli ma dobrze zrobione sceny. Może? Zostawmy to jako nierozwiązany temat. Nie ma innego wyjścia, że tak powiem, ale rzucam jako. Przejdźmy dalej do innych problemów, jednostrzałów. Okej, okay, to już słucham Ciebie, bo tutaj chyba masz więcej do bicia. Tak. Dużo sesji jednostrzałowych, które grałem, były. No, cierpiały na problemy standardowych sesji, znaczy takich złych sesji. I wydaje mi się, że tutaj jest też właśnie z tego powodu, że to jest jedno spotkanie, mamy szansę na złe praktyki. I niektóre z tych praktyk faktycznie można wybielić. I Iluzjonizm może nam tutaj pomóc, ale może być taki hard rail roading, albo może być tak, że wszystko zostało zaplanowane i teraz tylko to gramy i nie można było niczego zmienić. To nie jest w żaden sposób historia o tobie. Gramy jakąś taką bardzo, bardzo słabą um, historię i wydaje mi się, że mamy tutaj właśnie większą szansę na to, że jeżeli mistrz gry jest zły, to w czasie z strzału popełni więcej takich błędów, będzie, ch będzie chciał odzyskać kontrolę, bo, bo jednak, żeby poprowadzić coś do końca w czasie jednego spotkania, wymaga też jakiegoś takiego zrozumienia i czasami też kontroli nad tym, co się dzieje. Hmm. Jak ja prowadziłem jednostrzały improwizowane, to tego chyba aż tak bardzo nie było, ale zgodzę się, że wyciągasz gotowiec, czy na przykład Avengers, Avengers League, który też prowadziłem, to no to faktycznie railroading rail jest dość mocny. Trochę z definicji, i to presja czasowa też no to, jakby trochę to wymusza. Nawet na sesjach improwizowanych, które prowadziłem, które udało się skończyć, a udało się skończyć chyba wszystkie co ciekawe, to mm, mocniej pchałem do przodu w Było czuć. I chyba też było akceptowane, że jako MG mam, mogę to robić bardziej. Bo mamy presję czasową i wiemy, że nie będzie dogrywania tej sesji. Mhm, to prawda. Więc tak one y, tak na jednostrzałach. Sprawdza się, kiedy MG ma więcej władzy, powiedzmy, mhm. niż mógłby mieć w kampanii, więc co ma wady i zalety? Dodatkowa rzecz, która, która wydaje mi się, ona, ona wychodzi trochę z tego, co mówiłem, tak? Że czasami grałem takie jedno strzały, które miały się skończyć na jednej sesji, ale gracze, na przykład było to śledztwo i gracze nie byli w stanie znaleźć jakiejś tam części tego śledztwa i... I stracili na tym mnóstwo czasu, i Skry widząc, że już, już brakuje tego czasu, chciał szybko nadrobić. I ta sesja trochę się rozpadała, bo ok, no była fajna, było zakończenie i tak dalej. Ale było widać, że to, co było na początku, było nudne, a to co było później było już ciekawsze, ale było też takie. mega przeciągnięte, było mega szybko, i czasami nie było wiadomo dlaczego. I to też jest taki problem z jednostrzałami, że większość jednostrzałów, które prowadziłem, oraz Dużo, które grałem, nie kończyły się na jednej sesji. Po prostu trudno jest to, jeżeli są to sesje improwizowane, nie są wcześniej przetestowane, to bardzo często jest to um, ocenić jak dużo czasu nam to zajmie, bo, bo sceny w RPG są ciężko kontrolowane i często zajmują o wiele dłużej niż nam się wydawało. Um, oraz też jest tak, że wiesz, myślimy sobie, ta walka zajmie tyle i nagle trwa mhm. trzy razy dłużej. Dedeki tutaj są też dużym problemem pod tym względem. To jest ciekawe, bo ja tak myślę wszystkie jednostrzały, które prowadziłem ostatnio, powiedzmy, Adventures League w to wliczmy. To jest chyba pięć, może 6 sesji, 5 na pewno wszystkie skończyłem na jednym spotkaniu. Okay. Więc to może być kwestia techniki, chociaż. Aha, nie, Adventures League prowadziłem na DD, bo wreszcie prowadziłem na fejcie chyba wszystkie. Mm -hmm. Na fejcie nie masz długich walk, bo. Bo fejt. No dobra, masz, jeśli dasz za dużo hp nie powinno się dawać. Fejt, sobie źle z tym radzi. To i tak walki masz dość długie, tylko ja w czasie tej walki zrobiłem po prostu. Tam się dwa akty w tej walce zrealizowały, powiedzmy. Bo w tej walce były rozmowy i tak dalej, i tak dalej, więc to. No jasne. To akurat dało się pogodzić. Nie, wydaje mi się, że da się ogarnąć, nie, jednak tempo. Jeśli nie masz za bardzo, zbyt mało czasu, to można ogarnąć, chociaż trzeba przejść do przodu dość brutalnie. To prawda, to zależy, bo wiesz, grałem takie, prowadziłem takie sesje, takie jednostrzały, które, no, mieliśmy spotkać się na 4 godziny, powiedzmy, ale, no, ale było tak, że, no dokończmy to i wiesz, 6,5 godziny, pół godziny, więc załóżmy, że mieliśmy się kończyć o północy, a kończymy o 2.30. I, no i okej, okay, jakby. To jest, to jest spoko, no ale jednak był tutaj problem z estymacją tego, ile czasu to zajmie. A podzielenie tego na drugą sesję na przykład byłoby już bez sensu. I często tak było, że wiesz, umówiliśmy się na drugą sesję, ale ta druga sesja już nie była taka, taka fajna, bo straciło dużo z tego, co było wcześniej, czyli tej całej energii, zaangażowania i tak dalej. Tak, to mogę dodać, że z tych pięciu, powiedzmy pięciu, sześciu sesji, które prowadziłem, też wliczając tę te kampanię trzysesjową, to takie, no nie no kampania, tylko trzysesjowa. To część z nich faktycznie była taka, że w planach 4 godziny, a wyszło 6. Mhm. Więc dobraliśmy. Chociaż były takie, że w planach 3 godziny graliśmy 3 godziny. Okay. Też się zdarzyło, sesja mizykolowa taka tak chyba wyszła. Więc tak, zgadza się. Tak, nawet miałem sukcesy, ale też faktycznie z puślizgami w niektórych przypadkach. Więc I tak. tak teraz wyszło na spotkanie z systemem z Dungeon Wardem. Założyłem sobie, że będziemy grać 4,5 godziny. Z zegarkiem prawie, co prawda pięć, bo jeszcze przerwa i tak dalej, ale wyszło tyle, ile chciałem. Także, Dasia. O, Dasia. Um, a jakieś ogólne przemyślenia w sensie, że dla, dlaczego się udało? Robiłeś jakoś coś inaczej, czy po prostu tak się fajnie złożyło, że było w czasie? Wiesz co, założyłem sobie trochę mniej scen. Miałem w głowie, że będą trzy i pół sceny i tyle, i koniec, i nie będzie ich więcej. Um, I to wyszło bardzo dobrze. Okej, okay. czyli stan pewna standardowa mądrość planowania, dobrego planowania i planowania mało. Znaczy, ważne było to, że te sceny w pewnym sensie nie były zaplanowane wcześniej, bo Dungeon World mówi o tym, żeby zobaczyć co się stanie, także przed sesją nie miałem żadnych informacji, nie wiedziałem kto będzie grał, o czym będzie grał i co się stanie, ale przed sesją powiedziałem sobie, że będą trzy sceny, że pierwsza będzie mniej więcej o tym, znaczy inaczej, że Zobaczymy co z tego wyjdzie, tak, ale jakby to jest, w pierwszej mam przedstawić z kim będę walczyć, a w ostatniej scenie będą z nim walczyć. Zobaczymy co będzie w środku. I tak było, i tyle. i No i tak się stało. Okej. Okay. Spoko. No jakieś kilka słów o tej sesji właśnie Dungeon World Jak tam ci się prowadziło i czy, a propos jednostrzałówek, zadowolony, mm. zadowolony, zadowolony? Zadowolony? Zadowolony i niezadowolony jednocześnie. Zadowolony pod tym względem, że wyszła fajna sesja, udało się przetestować Dungeon Warda. To solidny system. Um, udało się stworzyć nawet fajną historię. Niezadowolony, bo tak jak zresztą mówiliśmy na początku, tak czułem się niezbyt zaangażowany w to wszystko. Czułem, że, że muszę to dokończyć i że jest fajnie, ale że czegoś mi brakuje. Może też. Ta forma zgrania z graczami, których nie znam, nie jest idealna dla mnie. Może gdyby to byli gracze, których lubię, to byłoby o wiele fajniej. Bo bym czuł się pewniej, znaczy, może nie pewniej, jakby, ponieważ o wiele to są moi, to byliby moi przyjaciele, to o wiele bardziej bym był zaangażowany w to, co oni czują jak oni to czują. A to, że to byli mhm. ludzie, których nie znam i też nie wiem, jak reagują i co im się podoba, to tak czułem, że muszę bardziej tutaj wkupić się w grę i zaufać grze. I wierzyć, że ci gracze też będą się dobrze bawić, ponieważ ta gra jest taka, jaka jest. No i to był ten problem. Więc myślę, że, że granie z graczami, których nie znam, jest tutaj nie aż tak bardzo ulubioną częścią. Ale sama sesja wyszła fajnie. Okej. Okay. Okej. Okay, czyli powiedzmy standardowe, przewidywalne problemy jednostrzałówek. Ale okej. Okay, teraz myślę o tym, czy na przykład może. Ten magiczny sos, który sprawia, że kampanie są tak znacznie lepsze, to jest w dużej mierze myślenie o tym, co się dzieje pomiędzy sesjami. Bo teoretycznie wiesz, jak już sesja się dzieje, to sesja się dzieje, no jest to kolejna przygoda, te same postacie. A być może magiczny, właśnie magiczna przyprawa, która tutaj dużo daje, to jest, że w czasie tego tygodnia czy dwóch, ja myślę o swojej postaci. myślę, co będę robił. Nabudowują się stawki tej sesji z samego faktu, że gramy kampanię przychodzimy z większymi oczekiwaniami, większymi stawkami, więcej posta do postaci wkładamy, bo się zżywamy i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To może być to, to może być po prostu też chociażby jeden z tych procesów, który sprawia, że się zżywamy z postaciami bardziej. No tak. Mi się też wydaje, że w czasie kampanii można też poznać tych ludzi, z którymi grasz. Jak ja prowadziłem kiedyś na obozach RPG-owych, um, no to wiesz, tam spędzaliśmy dwa tygodnie ze sobą. To Spędzaliśmy takie bez przerwy ja nie mówię, że tak spędzałem z tymi uczestnikami dużo czasu, ale grałem z nimi codziennie. Widziałem ich na innych zajęciach. Rozmawialiśmy sobie, gadaliśmy o rzeczach, które lubimy wspólnie. Um, I to też dawało taką magiczną atmosferę. Dawało takie, taką atmosferę, że wszystkim się chciało. Wszyscy byli ciekawi, co się stanie, jak to się skończy. Jakie co ciekawego przeżyjemy i to miało też swoją magię, um, czego no trudniej w. Z ludźmi, których nie znasz, z światem, z przygodą, która jest powstaje na bieżąco i z rzeczami, które no nie wiadomo, czy wszystkich będą tak samo interesować. Okej. Okay. Czyli czekaj, jeśli to powiedziałeś przed chwilą i nie usłyszałem, to przepraszam cię, ale czy sesje pod koniec obozu były lepsze od sesji na początku? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale też chodzi o ten sam motyw, że już nie pamiętam, ale że całość tego doświadczenia ponieważ wszyscy się poznawaliśmy, wszyscy spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, była też taka atmosfera wspólnego grania, że wiesz, myślałeś tylko o sesjach i tylko o tym. Myślałeś tylko o swoich postaciach i, i, i byłeś w jednym miejscu. Um, to dawało ci większe wczucie się w to, no bo wiesz, jeżeli gramy sobie sesję i potem jest praca, potem są inne rzeczy, potem są problemy i tak dalej i przychodzisz na tę sesję po, jeszcze po 8 godzinach pracy, to musisz się powoli wbić w ten klimat, a jeżeli prawie nigdy z niego nie wychodzisz na obozie, to jest zupełnie inaczej. Ale to takie losowe przemyślenie ten temat. To może być kolejna, kolejna myśl, że może drugą częścią magicznego sosu jest właśnie przede wszystkim to grupa znajomych. I że w kampanii to jest łatwiej Że to się w kampanii dzieje przy okazji, natomiast to jest tak naprawdę. Um... Tak naprawdę w ogóle nie chodzi o postaci, o zżywanie się z postaciami i tak dalej. Nie, chodzi o myślenie o kampanii pomiędzy sesjami i o granie ze znajomymi. Okay. I tak naprawdę wszystkie rpg spis na wodę, tak naprawdę chodzi tylko o spotkanie z znajomymi. Mm -hmm. I łudzimy się po prostu od lat, że rzucanie kostkami w czymkolwiek pomaga. Może jeszcze a propos jedno strzałówek, mam takie dwa przemyślenia, na sam koniec chyba, że jeżeli to nie była przygoda, którą prowadziłem z gotowca i była zaplanowana, i tak właśnie miała gotowe postacie i tak dalej, to zwykle większość sesji była w sumie podobna. Na zasadzie większość sesji to były takie takie przygody akcji, takie filmy akcji trochę, gdzie gdzie na samym końcu była walka z wielkim złym. Um, Okej. Okay. I tak czuję, że to jest większość standardowych jednostrzałówek, które prowadziłem, jeżeli właśnie one nie były napisane wcześniej o czymś innym. I tak powiem, że no, ile można oglądać filmów o superbohaterach? Odpowiedź dużo, ale wiesz, co mi chodzi, nie? Że jeżeli grasz ciągle to samo w pewnym sensie, bo też w czasie jednostrzałówki często się też robi rzeczy, które działają, bo, bo już wiesz, jakby to, to też może być taka wada teraz, a dwa to też myślę, że... Ja mogę w międzyczasie, jak się zastanawiasz, powiedzieć o tym, że okay. z moich jednostrzałówek sporo to faktycznie był taki film akcji, chociaż nie wszystkie, udało mi się nie wszystkie i to jeszcze chyba zawczasu, no tak może 25% do 30% to nie były takie filmy akcji, w sensie, że koniec końców walka z głównym złym, fizyczna, natomiast... I to jeszcze robiłem powiedzmy bez znajomości struktur, bo teraz może bym bardziej świadomie zadawał pytania dramatyczne, takie, który, na które odpowiedzią nie jest walka. Ale bo myślę, że tu jest trochę pies pogrzebany. Czy, czy twój ostateczny konflikt jest fizycznym konfliktem i z osobą? Natomiast y, udawało mi się, chociaż większość sesji faktycznie skręcała do filmu akcji, może faktycznie dlatego, że jest najprostszy w pewnym sensie. No tak. Dobra, to to drugie przemyślenie, już udało mi się je wpleść w słowa, że tak powiem. To tutaj, w czasie jednostrzałówki, jeszcze z osobami, których nie znasz, jeżeli ktoś nie kupuje filozofii systemu i sposobu grania, to będzie większy problem. Właśnie miałem takiego gracza na tej sesji, który wydaje mi się, że on nie lubił Dungeon Warta. Znaczy nie wiem, może lubił go, tak, ale. Mi się wydaje, że on by się bawił lepiej na DDDKach. Dungeon World jest nieopisany, dużo rzeczy jest w fikcji. Nie ma takich bardzo konkretnych zasad. Um, te ruchy, które się robi, muszą wynikać z tego, co dzieje się w świecie gry. Jakby ja czułem, że on jednak patrzył na nie jako taką wyrocznie i chciał takie konkretne zasady, jak w DDKach, i nie był zainteresowany produkowaniem fikcji, robieniem tego. No i wydaje mi się, że to też była taka lekka, że gdyby ten gracz kupił to założenia i chciał w nie zagrać tak, jak tam jest napisane, to ta sesja wyszłaby w pewnym sensie dla niego i ogólnie lepiej. Um, wiesz, to nie jest jego, to nie jest jego um, wina, że to było spotkanie z systemem. Poznajemy nowe systemy. Nie musiał mu się on podobać i też grał z, ponieważ tego, że, że mieliśmy przetasowanie osób, no ale właśnie to było takie moje przemyślenie, że w tych jednostrzałach takich z innymi graczami na konwentach, jeżeli ktoś tego nie kupi, no to, to może być to może być słabe doświadczenie. Znaczy, nie wszyscy gracze by nie kupili sposobu grania, to to już jest mhm. to jest przepis na porażkę. Chociaż można powiedzieć, że właśnie on w jednostrzałówkach jest mniejszy niż w kampaniach. Mhm. To pamiętam, jak prowadziłem D&D4, jednemu graczowi D&D4 się po prostu nie podobało, no i tyle było już, tak powiem. Ale, no, ale ponieważ byliśmy znajomymi i graliśmy właśnie w to jako grupa, no to grał. Mhm. Przez. Przez długi czas, no i jakby. Tyle, kampania, nie ma ucieczki. Oczywiście. Więc to nie jest problem jednostrzałówek, on właśnie jest mniejszy w jednostrzałówkach. E, tak, tylko że wiesz też, jeżeli bierzemy jakby sukces kampanii jako kształtu, to zawsze można tych graczy przetasować, powiedzieć: OK, słuchajcie, no. Nie, no nie gra nam się dobrze. Dobrze, zagramy w te deki w inny dzień tygodnia albo raz na miesiąc, ale teraz gramy w narratywistyczną grę tak, tak, tak. uczuciach i zostają tylko ci, którzy chcą grać i tyle. Albo cokolwiek. Czyli w pewnym sensie to jest problem właśnie grania z, oso z losowymi osobami. Bo tak naprawdę strzałówka też mógłbyś właśnie przekonać, teoretycznie wziąć tych ludzi na początku, mhm. zwłaszcza jeśli no bo teoretycznie jeśli przychodzą na spotkanie z systemem i konkretnie na sesję w system X i nie było żadnych przetasowań, nic się tam nie stało losowego i przychodzili grać w to, to teoretycznie powinni być otwarci na granie w to. Przyjście na sesję na przykład w Lady Blackbird i powiedzenie: Ja nie lubię Bla Lady Blackbird i ten system mnie wkurza, jest hamskie. A to na pewno. Więc to jest jedno, natomiast koniec końców też można zawsze powiedzieć tym ludziom na początku: słuchajcie, to jest taki system, w niego gra się w ten sposób, yy, dajcie mu szansę na przez kolejne 3 godziny, 4 godziny. Ale powiedzcie, no właśnie, no losowe osoby są problemem, że. Mm -hmm i dla mistrzów gry, i dla tych osób, że no, oni też przychodzą i jest losowy MG, losowi inni gracze i teraz nie wiadomo co z tego będzie, więc... Wiadomo. Tak to, no ale z właśnie z dwojga złego lepiej się męczyć jeden wieczór niż pię pięć wieczorów, Ciż pię czy piętnaście. Okej, okay. to co, jakieś podsumowanie w takim razie? Tak, myślę, że standardowe, czy nie wiem, czy standardowe pytanie. Dobra, gdybyś mógł gdybyś mógł grać tyle, ile chcesz w RPGi, i wybrać sobie procent, ile z tych sesji to są sesje w kampaniach? Grać i prowadzić to, powiedzmy, zbierzmy to razem. Chyba, że udzielnie. A ile procent z tego to są jednostrzałówki? To ile byś miał jednostrzałówek w swojej karierze growej? Zakładając, że to byłoby w idealnym świecie, to myślę, że tak 20. <laughs> że chciałbym 80 czasu spędzić na kampaniach, 20% na jednostrzałówkach. Ale w prawdziwym życiu, kiedy na kampanie nie mamy czasu, to wolałbym grać więcej kampanii niż gram teraz. Ale tak, myślę, że, że gdybym grał kampanię, to jedne strzałówki są fajną odskocznią od tego. Fajnie jest zagrać coś innego, fajnie jest wypróbować nowy system i tak dalej, ale mieć jedną rzecz stałą. Więc to jest chyba moja odpowiedź tutaj. Mm -hmm. Spoko. Mój procent to jest chyba 90 do 10. Na rzecz kampanii, tak na oko. Że jakby że kampanie są jednak tym, co, co, co docelowo chciałbym grać, więc w idealnym świecie bym grał tylko kampanię. Mm -hmm jakby jedno strzałówki to jest takie w pewnym sensie takie złokonieczne, nawet w kwestii złokonieczne eksperymentowania. Że nie chce mi się poznawać nowych systemów dla samego poznawania. Powiedzmy, że rozumiem, że muszę je poznawać, żeby nie, nie stęchnąć jakby w swoim własnym sosie, powiedzmy. Więc zgodziłbym się na to, że zaakceptowałbym, że co jakiś czas muszę zrobić eksperymenty, żeby po prostu chociaż mieć dobrą perspektywę, natomiast... Kampanie to jest jednak, to gdyby mógł mieć idealne kampanie cały czas, to okej okay. To kampanie. Znaczy, ja mam taki problem czasami, o czym mówił kiedyś John Wick, nawet stworzył taki system, o tym, że czasami mistrzowi gry nudzi się kampania i przygotował system, w którym można zmienić setting, że na przykład grasz tymi samymi postaciami, ale nagle jest zmiana świata i nagle załóżmy, gracie w fantazy, ale teraz gracie w jakieś... jakiś jakieś wampiry i teraz wszystkie wasze postacie zostają wampirami, statystyki się nie zmieniają aż tak bardzo, tylko zmienia się świat. NPC też zostają, ale nie do końca pamiętacie, skąd się znacie. Eee, I tak dalej, okay. i tak dalej. Znaczy, to był taki tam pomysł, ale właśnie mam taki problem, że to już my zaczynam grać w cyberpunka, ale tak w międzyczasie obejrzę sobie film o superbohaterach i myślę, kurczę, fajnie byłoby sobie zagrać superbohaterami. Więc taka jedna strzałówka by mi wystarczyła raz na jakiś czas. Także to też jest coś okay. fajne. To znaczy ja myślę, że z pewnością bym to jest tak, tak, w takim bardziej idealnym, ale jednak rzeczywistym świecie, tym właśnie grały dno chociażby dla tych sposobów grania przede wszystkim. Bo to jest na przykład, ile sposobów grania teraz jest dla mnie naturalnych, a nie byłem świadom ich istnienia na przykład 2-3 lata temu. Ok. Więc gdybym na przykład 2-3 lata temu podjął decyzję, że od teraz tylko kampanię, no to teraz z perspektywy czasu wiem, że to byłby błąd, bo jeszcze za mało wiedziałem. Bo nie wiem, wziąłbym powiedzmy Fejta albo Dungeons and Dragons i grał tylko w to, a nie wiedział o istnieniu innych sposobów grania. Teraz pytanie, co będę wiedział za kolejne 3 lata? Więc jednostrałówki w tym kontekście. Eksperymenty są konieczne, jednostrałówki są dobrym źródłem eksperymentów, więc to jest to moje 10%, może też pod 20%, że tak powiem, zależy, ale. Okay. Kampanie królują zdecydowanie jednak. Okej, okay. to jeszcze takim razie powodzenia w sesjach, które będziesz prowadził, powodzenia w sesji musicalowej i... Innej sesji musicalowej. Okej, okay. lub rzeczach, które zgłosiłeś na Pyrkon, jeżeli są to sesje. A to nie, 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 nie sesje. Okej, okay. no to powodzenia w sesji musicalowej. Ja sam chyba prowadzę jakąś jedną strzałówkę niedługo, mam, wezmę jakiś gotowy scenariusz, który wygrał Quentina może, albo chociaż zdobył drugie miejsce w Quentinie i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy da się z tego coś wycisnąć fajnego. I to chyba, tyle. to chyba tyle z tego tematu. Mogę dodać, mi chodzi po głowie, myślę, że musimy to zrobić, tylko trzeba będzie to nagrać i pomyśleć o tym, czyli zrobić ten wariant, że napiszemy sobie wzajemnie przygody jednostrzałowe, gotowce, i żeby potem je poprowadzić. Okay. Nagrać proces tworzenia jednostrzałówki, pisania je i potem nagrać to, jak druga osoba go wykonuje. Okay. Oczywiście druga osoba te przygodę jakby dostaje dopiero. Nie jest świadoma procesu tworzenia, w sensie nie będzie świadkiem, tylko dostaje gotowca i zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. No jasne, zobaczymy. No dobra, no to w takim razie tyle chyba. To chyba tyle. To do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej.